Bez żadnego komentarza na temat tego arsenału, Hunter otworzył boczną kieszeń plecaka i wyciągnął z niej małą metalową kapsułkę zrobioną z łuski naboju. Ze strony, po której powinna była znajdować się kula, kapsułka kończyła się przykręconym wieczkiem. Proszę, trzymaj i nie czekaj na mnie dłużej niż 2 dni. Nie bój się. Wszędzie spotkasz ludzi, którzy ci pomogą. Zrób to koniecznie. Wiesz, co od ciebie zależy. Przecież nie muszę ci tego jeszcze raz wyjaśniać, prawda? To wszystko. Życz mi powodzenia i spływaj. Muszę się teraz wyspać. RTM ledwie wydusił z siebie słowa pożegnania, ścisnął potężną łapę Huntera i powlókł się do swojego namiotu, garbiąc się pod ciężarem obarczającej go misji. Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami powrót do gry, która najnowsza już nie jest. Od premiery minęło już ładne parę lat, a jakiś czas temu pojawiła się też taka wersja jakby poprawiona. Czytając nie pierwszy raz książkę Metro 2033, wzięła mnie wielka chęć na powrót do tego również growego uniwersum i zarówno do Metro 2033, jak i później Last Light mam ogromny growy szacunek i oba te tytuły oczywiście uznaję za pewien bardzo istotny, nawet powiedziałbym, że kamień milowy w historii gier. Trochę moich wspomnień, trochę opisu różnic między podstawką a tą wersją ulepszoną oraz jeżeli ktoś z was nie miał przyjemności zagrania, urywki wysokiej jakości z tego tytułu i opis, dlaczego warto podejść do tej produkcji po raz pierwszy. Jeżeli chodzi o książkę Metro 2033, warto ją też ogarnąć. Mimo że gra jest bardzo płytka w stosunku do książki, obie przygody są bardzo przyjemne. Gra po prostu ze względu na klimat daje też graczowi pole do swobody w tym stworzonym przez Dmitrija Głuchowskiego uniwersum, zaś książka w bardzo szczegółowy sposób opisuje postacie, ich relacje, wydarzenia czy walczące ze sobą frakcje w podziemnym świecie. Często autor potrafi się rozwlec opisując jakąś frakcję na naprawdę dobre kilkanaście stron. Moskiewskie Metro. Prawdopodobnie największe na świecie, ze swoimi sekretnymi i nieznanymi powszechnie całymi liniami. W roku 2033... Kto wie, może jedna z nielicznych na świecie ostoi ludzkości. Wiele osób powie, że to zbrodnia grać z angielskimi dialogami, ja jednak wolałem poznać dokładnie wszystko to, co mówią poboczne postacie, a często nie mające załączonych napisów. Oczywiście miks rosyjskich dialogów i polskich napisów jak najbardziej polecam. Jeżeli pochłonęliście już uniwersum Metro 2033 i Last Light, warto też poszukać książek pisanych przez innych autorów na bazie tego świata. Chociaż przyznam szczerze, że nie są tak mega dobre. Jeżeli nie macie wersji tej jakby troszeczkę poprawionej, Metro 2033 wciąż tanio można dostać w tej właśnie wersji na G2 po około 20 złociszy i wersję Last Light w tej odświeżonej wersji może też omówię osobno. Kiedyś te 2 lata temu uznawałem wersję tą odświeżoną za spory skok na kasę. Muszę przyznać, odmalowana wersja i hen, dawajcie za to hajs. Dzisiaj, kiedy tę grę można mieć za 4-pak lepszego piwa, postanowiłem do niej podejść. Wcielam się w RTM-a. Według naszego czasu ma aktualnie 3 lata, bo urodził się 31 marca 2013 roku, w uniwersum Metro ma ponad 20 lat i miał okazję żyć jako dziecko na powierzchni, nim nastąpiła ta nuklearna zagłada. Jako młody chłopak wraz z paroma innymi otworzył wrota na stacji Ogród Botaniczny, które przez kolejne kilkanaście lat pozostały otwarte. Rodzinną stację Artiema nachodzą czarni, dziwne, nienaturalne, nadludzkie istoty. W naszym życiu pojawia się Hunter. Twardy weteran, myśliwy, ciężko zbrojony typ, budzący powszechnie u wszystkich wielki respekt. Zostawia nam misję do wykonania oraz mały, można powiedzieć, artefakt. Od tej pory rozpoczyna się nasza przygoda oparta o niesamowicie klimatyczny świat, ciemne, zrujnowane tunele, frakcje, bandyci, czerwoni, naziści, wielkie stacje, polis dla przykładu, czy również wychodzące na powierzchnię sytuacje i potwory. Przyjdzie nam zobaczyć Moskwę. Zrujnowaną, przejętą przez tych, którzy mają zastąpić ludzkość, czy coś w tym stylu. Przyjdzie nam handlować, ale nie pieniędzmi. Papierki, monetki nie mają tutaj już żadnej wartości. Walutą jest to, co definiuje przeżycie. Amunicja. Im bardziej militarna i przedwojenna,
lepszej jakości, tym lepiej, po prostu więcej warta. Im nowsza i bardziej chałupniczo zrobiona, tym mniej warta. Pojawi się pytanie, jakie są różnice w tej wersji odświeżonej w stosunku do zwykłej? Wystarczy powiedzieć, że przerobiona została cała gra. Pod względem graficznym, ale nie tylko wizualnym. Nie jest to wersja remastered, czy wersja po prostu HD. To złe określenie dla tego tytułu. Wymieniono i ulepszono wszystkie tekstury, dodając feature'y znane m.in. z Last Light. Dużo lepsze animacje, fizykę obiektów, nieco inteligencję przeciwników troszeczkę poprawiono. Gra różni się totalnie i filmik pokazujący to, jak bardzo zostało to zmienione dokładnie, to macie po prostu gdzieś tam w systemie kart. Przede wszystkim piorunującą różnicę mamy tutaj w stosunku do zwykłej wersji widać na powierzchni, kiedy wędrujemy po ruinach Moskwy. Ta wersja odświeżona to nie tylko grafika, dodano więcej różnych minimalnych przejść, trochę więcej skrytek, zwłok, które można charakterystycznie dla tej serii odwrócić i zobaczyć, co ciekawego truposz starał się ukryć własnym ciałem. Takich poukrywanych smaczków, resztek amunicji czy filtrów jest więcej, ale raczej tylko ktoś, kto wchłonął pierwszą wersję, te różnice zauważy. I zaskoczyło mnie to, jak ten tytuł chodzi na komputerze, oczywiście po tych 2 latach. Nawet słabszy sprzęt radzi sobie z Metro 2033 w tej wersji odświeżonej bardzo dobrze, zaś na potężnym sprzęcie ten tytuł spokojnie da się odpalić, nawet w 4K w wysokiej jakości w 60 klatkach. Jeżeli kiedyś mieliście za słaby sprzęt, no to cóż, to warto podejść ponownie. Ciężko szukać po prostu drugiej tak klimatycznej, podziemnej gry, w której miesza się trochę gatunek FPS z czymś jeszcze, co ciężko jest opisać, ciężko zdefiniować, może z lekkim horrorem, może z opowiadaną historią. Gra też wymagała od nas lekkiego kombinowania, bo nie pokazywała, gdzie mamy w tej zrujnowanej Moskwie iść, gdzie przejść, oraz obrosła trochę taką legendą, że prawie całą grę można przejść po prostu bez strzelania, po cichu. Oczywiście nie wszystkie momenty, ale większość. Oczywiście są też rzeczy, które na dzisiejsze czasy trochę drażnią, jak na przykład przenikanie przez postacie, które idą przez nas, czy nawet wtedy, kiedy gra wychodziła, to była kiepska inteligencja przeciwników, no i teraz również to trochę kuleje. Metro miało swoje wady i nie było grą idealną, różnie odbieraną w dniu tej pierwszej premiery. Jednak dla mnie podczas przygody liczył się przede wszystkim klimat. Około 9 godzin solidnego, mrocznego, moskiewskiego, postapokaliptycznego metra. Tego klimatu tej grze po prostu nie można odmówić. To, o czym szczerze marzę teraz, po tych paru latach od premiery, to to, by w realiach Metro powstała gra sieciowa, zmieszana nieco z stylem, z produkcjami survivalowymi, z otwartym światem, z pełnym PvP, dziesiątki stacji, mniejsze, większe tunele, bardziej uczyszczane i bardziej bezpieczne oraz oczywiście otwarty świat na powierzchni. Plus do tego eksploracja ruin, zbieranie filtrów, wymienianie się, handel, no i oczywiście zabijanie innych graczy. Może kiedyś dożyję takiej gry. Po przygodzie z książką prawdopodobnie jeszcze podejdę do Last Light wersji tej odświeżonej i może też troszeczkę opowiem o tej grze na kanale. Dla mnie osobiście Metro teraz po tym odświeżeniu, do którego miałem okazję podejść dopiero po 2 latach, muszę przyznać, że było niesamowicie przyjemne. Jeżeli ktoś z was cały czas czeka na jakąś fajną gierkę, troszeczkę zmieszającą FPS-a z horrorem, to wydaje mi się, że Metro w tej wersji odświeżonej, nawet jeżeli przeszliście czy zaliczyliście te podstawowe Metro, to ta wersja odświeżona też sprawi wam wiele frajdy. Jeżeli nigdy nie mieliście okazji jeszcze zagrać w Metro 2033, jak mówiłem, około 20 zł na G2, ta wersja odświeżona stoi i wydaje mi się, że obowiązkiem każdego gracza jest przynajmniej ten tytuł zaliczyć. No cóż, ode mnie tyle.